No hejka na moim kanale. Witam Was serdecznie. Witam Was z mojego tunelu. Jedyne słuszne miejsce przy tym wietrze. Bo nie uwierzycie, ale tak wieje, że nie ma się gdzie schować, więc stwierdziłam, że przy tym cudownym zajęciu, jakie jest rwanie kwiatków lipy, takie bardzo relaksujące i odstresowujące są takie zajęcia, no to stwierdziłam, że się tutaj schowam, no i zdam Wam relację, co w trawie piszczy. Dobrze, tego vlogu się zaczniemy od troszeczkę takiej mini reklamy, bo jak wiecie, z czegoś żyć trzeba. Dużo tam się pytaliście, czy ten komis działa, czy nie działa, czy ja już zrezygnowałam. I tak, zrezygnowałam. Przejęła to moja koleżanka. Ja sobie daję rok, żeby stanąć na nogi zdrowotnie, psychicznie, fizycznie i potem będę myśleć, co dalej. Jakby, no, powstaje kolejne pytanie, no z czego będę żyła? Zostawiłam sobie oczywiście ten mój sklep tutaj jakby internetowy z tym moim rękodziełem, z moimi czapkami, moimi bluzami i to mi wystarczy. Nie chcę gonić więcej, nie chcę mieć więcej, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Czasami lepiej troszeczkę wolniej, troszeczkę mniej, a być spokojniejszym. Więc sami rozumiecie, że gdzieś tam po prostu chciałam sobie banie zczyścić. No i sobie zczyściłam, zostawiłam sobie to moje rękodzieło i naprawdę mi to starczy. A za rok pomyślę. Zresztą nawet nie wiem, czy ja coś chcę więcej tak naprawdę. Czy to jest mało ambitne? Nie wiem, całe życie byłam mocno ambitna. Teraz nie będę i też jest mi z tym bardzo dobrze. No dobrze, to zacznijmy teraz od tego, co my w tym lipcu musimy zrobić, co ja robię w lipcu w ogrodzie. Więc najważniejsze to jest orzechówka. Ja już sobie materiał o orzechówce nagrywałam rok wcześniej, no bo orzechówka musi poleżeć, przegryźć się pół roku. I tak naprawdę ja ten materiał nagrywałam w tamtym sezonie, w lipcu, no ale za chwilę będzie już ten czas na tą orzechówkę, więc już teraz Wam nagłaśniam sprawę, żebyście wiedzieli, że teraz jest pora na tą słynną orzechówkę. No więc się szykujcie, bo orzechówka jest naprawdę bardzo, bardzo ważna. No także tym sposobem, jak przygotujecie sobie taką orzechówkę już teraz, to w następnym sezonie macie ją i możecie sobie spożywać. Ja w zasadzie orzechówkę to u mnie w domu, rodzinnym i tak dalej, to taka konieczność z racji po prostu leku.
gdzieś właśnie na jakąś tam niestrawność, na jakieś tam, nie wiem, jelitówki i tak dalej, to naprawdę orzechówka jest, no uważam, że jest najlepsza i zawsze pomaga. Także róbcie, chowajcie w ciemne miejsca, spożywajcie, a będziecie zdrowi. No i kolejna bardzo ważna rzecz, no to jest to oczywiście lipa, którą widzieliście, sobie już zerwałam, czy poucinałam teraz sobie skubię. Bardzo fajne zajęcie, już wcześniej wspomniałam, wiem, że zaraz ją wyniosę sobie na strych, tam znowu będzie się suszyła. I lipy w tym roku w sumie został mi jeden słoik z tamtego sezonu. Syrop już robiłam w tamtym roku i jeszcze mam syrop, no bo ja jakby nie choruję, więc tak sobie gdzieś tam czasami do herbatki wlałam, ale wolę ogólnie herbatę, wolę taki napar z takiej suszonej lipy niż sam syrop, no bo syrop wiadomo jest gdzieś tam słodzony, a mi to tak nie do końca pasuje, bo nie lubię słodkich napojów. Napoi? Napojów? I kolejna bardzo ważna rzecz w moim ogrodzie i co robię, czyli obcinam kwiatostan czosnku. Chciałam tylko powiedzieć, że naprawdę jest duża różnica w wielkości czosnku takim z kwiatostanem, a bez tego kwiatostanu. Bo w tamtym roku ucięłam, ale zostawiłam kilka, żeby zobaczyć tą różnicę. I możecie sobie zobaczyć odcinek, podlinkuję go oczywiście gdzieś tam w rogu, sobie kliknijcie. I naprawdę ta różnica w główce czosnku jest bardzo, bardzo duża. Także ucinamy, a jeżeli chcemy mieć duże główki, to ucinamy. No i w sumie to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o takie rzeczy w lipcu, które tak koniecznie ja osobiście robię. Warzywnie, owocowo i tak dalej, to wiadomo, jakieś tam agresty, maliny, truskawki mi się skończyły, teraz wchodzą maliny i malin jest na pewno zdecydowanie więcej niż truskawek. Truskawki w tym roku były tak średnio, no bo suchy ten rok. Teraz ostatnio popadało, ale w tym najważniejszym okresie tak naprawdę dla roślin była straszna susza, no i to ma swoje konsekwencje. No i w zasadzie chyba to wszystko. Ogólnie to byłam u pana Zdzisława, mojego zdolnego sąsiada, którego mieliście okazję poznać w odcinku w tym jakimś tam. Robiliśmy bardzo fajne rzeczy, piekliśmy słodkości, bardzo dobre. No i ten odcinek zmontuję na środę, bo tak sobie pomyślałam ostatnio, że jeżeli będę miała natchnienie takie kulinarne, no to takiego typu odcinki będę wrzucać tak bonusowo, że tak powiem, w środę. Po emisji tego odcinka, ten torcik z truskawkami, to po prostu muszę się przyznać szczerze, że zasypaliście mnie zdjęciami, relacjami właśnie ze swoimi zrobionymi tymi torcikami. Cieszę się, że wam smakowało, porobiliście te torciki na premierę odcinka w niedzielę i no fajnie, naprawdę zajebiste uczucie, że ma się taki wpływ na to, co tam robicie. Naprawdę to jest tak fajne uczucie, jakby to nazwać takie wynagradzające to, co ja tutaj robię. No, o tak bym to nazwała, że to taka fajna nagroda od was, jak właśnie mi tam przesyłacie te zdjęcia i dzielicie się ze mną. Może coś tam wam wiecie, nie? Więc chyba wszystko przekazałam wam w tym odcinku. Zobaczymy się w środowym odcinku z kulinarnym u pana Zdzisława. Serdecznie was zachęcam i polecam, bo naprawdę bardzo lubię odwiedzać pana Zdzisława. Naprawdę jest fajnie. Żegnam was z moich wichrowych wzgórz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Thank you.
Ej, jeszcze na sam koniec chciałam powiedzieć, że każdą bluzę pakuję jak na prezent. Tam jest pieczątka, tam jest dedykacja. Jeżeli ktoś kupuje komuś na prezent, to wtedy też mogę imieniem i tak dalej się zwrócić. No i ostatnio nawet wydrukowałam swoje tam zdjęcie tutaj z górek w tych kwadrazikach, takie moje jedno z pierwszych zdjęć, jakie tutaj sobie zrobiłam. No i na odwrocie właśnie robię dedykację. Taka megalomania. No ale prosicie mnie o to dosyć często i tak przełamałam się. Mówię, no dobrze, jeżeli komuś sprawia to przyjemność, no to przecież czemu nie? No. Tada! To ja, sprzedawca! Słyszycie skowronka? Tak leżałam sobie tu prawie godzinę i przyleciał i jest tuż nade mną i śpiewa mi. Fantastycznie. Prawie zasnęłam. Ojej. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałam taki stan. Czy pamiętam, to było wakacje u dziadków. Że nie wiedziałam, jaki jest dzień tygodnia. Ja nie wiem, jaki dzisiaj jest dzień tygodnia. No nie wiem. Rytm wyznaczało tylko, w sumie wyznaczała tylko niedziela. Jak się szło do kościoła, to wiedziałam, że jest niedziela. Tak to nie wiedziałam. I teraz właśnie mam taki stan i jestem bardzo zadowolona. Jestem urodzonym leniem, na to wychodzi. Dobrze, ja już nie będę was wkurzać tym moją niewiedzą, tym moim lenistwem, beztroską. I już tym razem do widzenia.